Dzień dobry, witam w Kurniku Kazika. Ja jestem Kazik, czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz najpierw odpowiem na pytania od widzów. Później pokażę wam nową kwaterę dla kogutów, szkółkę dla kogutów, w której będą uczyły się życia oraz wchodzenia do kurnika, a na koniec odwiedzimy lożę VIP-ów i promotorów. Zapraszam! Ale zacznę od pytań. Od pytań od widzów. Obym tylko nie zapomniał, o co mnie pytaliście. Pierwsze pytanie. Panie Kaziu, czy ma pan do sprzedania kurki rasy karzełek Cochin, czy jakiekolwiek inne kurki? Nie, niestety kurek nie mam na sprzedaż. Ci z was, którzy oglądają ten kanał, doskonale wiedzą, że w tym sezonie wykluły mi się praktycznie wszystko, co się wykluło, to koguty. Na 28 kurczaków wykluło się 22 koguty, 4 kurki, a 2 to jeszcze nie wiem, co. Kolejne pytanie. Panie Kaziu, jaką paszą karmi pan swoje kury? Więc pokazuję i objaśniam. Co prawda mówiłem o tym już w niejednym odcinku, ale zdaję sobie sprawę z tego, że na kanale pojawiają się nowi widzowie, którzy niekoniecznie oglądali starsze odcinki, choć serdecznie do tego zachęcam. Ale dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, karmię swoje kurki taką paszą. Mieszam ją również z pszenicą. Zobaczcie. Pasza wygląda w ten sposób. Są tutaj różne rodzaje ziarenek. Dokładny skład jest podany gdzieś tam na opakowaniu, więc jeśli ktoś będzie chciał kupić sobie taką paszę, to w opisie pod filmem zostawię link do tego produktu na stronie www.skrzydlate.pl. Przypominam, że dla widzów Kurnika Kazika macie specjalny rabat na ten oraz inne produkty przeznaczone dla drobiu. Kolejne pytanie, o jakim pamiętam, to: panie Kaziu, czy miał pan kiedyś do czynienia z ptaszyńcem w swoich kurnikach? A jeśli tak, to w jaki sposób z nim walczyć? Na całe szczęście nie miałem do czynienia z ptaszyńcem w moich kurnikach, ale myślę, że to tylko i wyłącznie dlatego, że od samego początku mojej hodowli stosuję ziemię okrzemkową. Praktycznie podczas każdego sprzątania kurników posypuję ściółkę, grzędy, gniazda ziemią okrzemkową, która ma działanie antypasożytnicze. Na kanale na pewno znajdziecie, z łatwością znajdziecie odcinek o tej tematyce i tych, którzy są zainteresowani tym tematem, serdecznie zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Natomiast, tak jak mówiłem, pokażę wam jeszcze nową kwaterę dla kurczaków, a właściwie dla młodych kogutków. Kwaterę, w której będą uczyły się wchodzić do kurnika, będą oswajać się z kurnikiem, bo jak wiecie, tutaj na tym wybiegu od samego początku chcą spać w tujach i do kurnika w ogóle nie wchodzą. Próbowałem już różnych sposobów, żaden z nich nie okazał się skuteczny, dlatego kolejnym krokiem, jaki postanowiłem zrobić, to zamknięcie tych kurczaków w osobnym kurniku, na osobnym wybiegu, na małym wybiegu, tak aby one nie miały zbyt dużego, jak to się mówi, pola manewru i tak aby to wchodzenie do kurnika miały ułatwione. Wszyscy dobrze znacie ten kurniczek, który stoi tutaj. Ja dzisiaj zrobiłem w nim takie
dodatkowe ogrodzenie. Tak, przeszkadzaj, przeszkadzaj, bo akurat nagrywam. Takie dodatkowe ogrodzenie, co prawda nieduże, kurczaki będą tutaj przez około tydzień i w tym czasie mam nadzieję, że nauczą się wchodzić do kurnika. No bo wejście z tak małego wybiegu do tego kurnika będzie właściwie, można powiedzieć, takie intuicyjne, bo zbyt wielu innych opcji tutaj nie będą miały, więc będą zmuszone wchodzić do środka. I tak jak powiedziałem, na tym wybiegu i w tym kurniku umieszczę tylko i wyłącznie kogutki, choć jeszcze do końca nie zdecydowałem, ale myślę, że umieszczę tam tylko i wyłącznie kogutki, natomiast kurki zostaną tutaj, gdzie są. Zostaną tutaj, gdzie są i wtedy nawet będzie mi po prostu łatwiej zbierać je do kurnika, nawet jeśli samodzielnie do niego nie wejdą. No to zupełnie inną sprawą jest zbieranie i szukanie 28 kurczaków, a zupełnie inną sprawą będzie zdjęcie tych 4 czy nawet 6 kurek i włożenie ich do kurnika. Eksperyment, który przeprowadzałem, polegający na tym, czy kurki można zostawić samodzielnie na jakiś czas, na weekend czy na kilka dni bez opieki, właściwie dobiegł końca, bo ja tutaj przeprowadzałem taką symulację. To taka informacja dla osób, które o tym jeszcze nie wiedzą, które jeszcze nie słyszały. Przeprowadzałem tutaj taką symulację. Zostawiłem ten duży paśnik z jedzeniem, pełno jedzenia, to duże poidło, pełne wody i ani nie dolewałem wody, ani nie dosypywałem jedzenia. Kurki wieczorem same wchodziły do kurnika, automatyczne otwieranie kurnika, rano otwierało, wieczorem zamykało. Tak więc jestem pełen optymizmu, bo obserwując tą symulację, obserwując to doświadczenie, doszedłem do wniosku, że na dobrą sprawę mógłbym zostawić swoje kurki, że tak powiem, bez opieki, tak jak powiedziałem, na jakiś weekend, przedłużony weekend czy jakiś krótki urlop i w zasadzie nic złego by się tutaj nie stało, no bo co złego może się stać, to zwykle dzieje się w nocy, a w nocy kurki są zamknięte w kurniku, rano wychodzą, mają co jeść, mają co pić, więc serdecznie zachęcam te osoby, które są hodowcami i podobnie jak ja chciałyby gdzieś wyjechać, ale mają takie poczucie, że nie mogą, no bo to poczucie obowiązku opieki nad tymi ptakami, że tak powiem, uniemożliwia jakiekolwiek wyjazdy, to warto pomyśleć nad takim rozwiązaniem, tak aby można było spędzić choćby weekend trochę inaczej niż robimy to codziennie. Bo trzeba przyznać, że hodowcy kur codziennie mają taki dzień świstaka. Otwieranie kurników, karmienie ptaków, wieczorem zamykanie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, to już się dzieje. Kurczaki zajmują miejsce na tujach. Tutaj wszędzie za chwilę zrobi się ciemniej i całe towarzystwo zasiądzie właśnie tutaj. O, zobaczcie. Już tutaj są loża VIP-ów i promotorów. Trochę już ciemno. Loża VIP-ów i promotorów, czyli takie miejsce, które powstało tutaj z inicjatywy moich widzów. Miejsce, w którym staram się publicznie podziękować osobom, które w taki czy inny sposób wspierają ten kanał, wspierają żyjące tutaj kurki i pomagają w ich utrzymaniu, a także w rozwoju tego kanału. To właśnie dzięki osobom takim jak wy
mogę rozwijać ten kanał, mogę kupować różne rzeczy, które później pokazuję na tym kanale, a sponsorem tego odcinka jest pani Krysia 58. Pani Krysiu, serdecznie dziękuję pani. Teraz mam nadzieję, że dobrze widać. Serdecznie dziękuję pani w imieniu własnym oraz żyjących tutaj kurek za okazane wsparcie. Życzymy pani dużo zdrowia, szybkiego powrotu do zdrowia, tak aby palec, w który się pani uderzyła, szybko przestał boleć oraz żeby szybko się zagoił. Wielkie brawa dla pani Krysi oraz wielkie brawa dla wszystkich VIP-ów i promotorów, którzy znajdują się tutaj w tej zaszczytnej loży VIP-ów i promotorów u pana mecenasa. No nic, to tyle w tym krótkim odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w środę w kolejnym odcinku. A za oglądanie tego serdecznie wam dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów, ciepłych i zimnych. Mówił do was Kazik. Idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.